A my tutaj spotykamy się z naszym kolegą. Właśnie. W sensie, że z kolegą Guciem, razem z panią Flobo. Cześć Patryku, jak miło, że otwarłeś dzisiejszy czat. Że tak powiem, Gucio dzisiaj taki świetlisty bardzo, bo już coraz więcej słońca jednak jest. Mamy końcówkę maja. Widzę, że tam. Dzień dobry Patryku, dzień dobry Maju. Zobaczymy, kto tam jeszcze do nas dzisiaj się przyłączy. Dzisiaj znowu mamy, słuchajcie, kameralnie. Oj, bardzo. Takie wiosenne ognisko sobie zrobimy wirtualne chyba przy kominku. Ale dziękujemy, że wybraliście dzisiaj spotkanie z nami i że chcecie kontynuować przygodę z emocjami razem z naszym bohaterem, Guciem. I na początku tradycyjnie zrobimy rozgrzewkę. Zrobimy rozgrzewkę. Uwaga, uwaga. Jest rozgrzewka. Prosto z drzewa, z printoteki. Świetnie, Patryk. Dokładnie tak. Ten Gucio też się tak przygląda z panią Martą, to on już tam, kto wie, jakie on ma możliwości. Może przez te internety też w stanie jest ciebie zobaczyć. Zobacz, jaki Gucio fajny. No to zobaczcie, Patryku, Maju i jeszcze Maria jest z nami. Jeszcze Ania. O, jak wspaniale. Widzę, że rośniemy w siłę. Słuchajcie, zobaczcie. Tutaj każda z tych osób, postaci na tej górze emocji ma przypisaną liczbę. I napiszcie nam, jak wy się dzisiaj czujecie. Czy jesteście dziewiętnastką, a może jesteście piętnastką, która się wyciąga, a może jesteście trzynastką na linie, a może jesteście czternastką, a może jesteście dwójką. No słodki jest bardzo, tak. Słodziutki. Można sobie tapetę z guciem ustawić, jak chcesz, Patryk też. O, Maria napisała, że jest trzynastką. Maria, to ty dzisiaj się nieźle bujasz na tej linie. Co ty tam? Do czego to tam się wspinasz? Albo z jakiego powodu się bujasz? Możesz nam napisać. Mamy też Maje, 18. No napiszcie od razu. O, Maja, to dzisiaj wygrałaś poniedziałek, ja to czuję, że po prostu. Jesteś zwycięzczynią dzisiaj. Też możesz napisać dlaczego. Ty się lubisz wspinać? Chodzisz na jakieś skałki może? To ciekawe bardzo. Bo trzynastka. I jeszcze kto? Patryk. Patryk, gdzie jesteś? Patryk, jesteś czwórką, ale to taka pomocna czwórka. A, bo masz wolne, dlatego się cieszysz. No tak, fajnie mieć wolne i móc sobie trochę beztrosko spędzić czas. Też fajna rzecz. A jeszcze Patryk, napisz, komu ty pomagasz, bo tam pomagasz jakiejś piątce. A, po ścianach się wspinasz. Hu, hu, hu. To ciekawe, Maria. Ciekawe. Gdzie się wspinasz po ścianach? Ja to dzisiaj jestem. Tak patrzę. Dzisiaj to jestem taki jak pogoda w kwietniu. Czasem mam dziewiętnastkę, czasem mam siedemnastkę, czasem szóstkę, a czasem dwójkę. I to będzie możliwe, że dzisiejsze spotkanie trochę mi pomoże zobaczyć, dlaczego tak jest. Ach, stwierdziłeś, że jesteś wesoły. Dzięki, Patryk. Wyjaśniłeś nam i od razu, jak zadaliśmy pytanie, to też wiemy. Tak. A pani Flobo, Marta, jak ty dzisiaj z tymi numerami tutaj na tej ścianie górskiej naszej? Powiem wam, że ja jestem dzisiaj szóstką. Wcale się z tego nie cieszę, bo to jest poniedziałek i to niezbyt dobrze zapowiada, ale jednak trzymam się tej gałęzi, nie? Czyli trzymam się jeszcze czegoś. Nie leżę totalnie jak ta jedynka, czyli nie A, spadłam, faktycznie. ale trzymam się jeszcze, czyli liczę na to, że dzięki wam jakoś tak podskoczę, może na tą linę uda się wskoczyć i się trochę pochuśtać. Albo może na tą chmurkę. Nie wiem, zobaczymy, ale miałam dzisiaj ciężki dzień, wiecie, w pracy. W pracy z moimi uczniami miałam trochę ciężko i tak sobie zwisam. Ostatkiem sił. O, dzisiaj o 8 mieliśmy, Patryk pisze, że miał szkołę 8. Ja też od 8 zaczęłam lekcję.
Byłam w szkole do 15:30, a wy? Bo ja już stacjonarnie jestem, wiecie, w szkole. Ja tam od 8:30 dzisiaj miałem zajęcia z trzecią klasą. No, ale było bardzo sympatycznie. To był ten moment z dwójką. Tak. A nawet czasami z trzynastką. Dobra, dobrze. Czekamy, co napiszecie. Jestem ciekawa, czy odpowiadacie na to pytanie. Szkoła dopiero jutro. Jutro startuje. Dlatego Maja napisałaś, że miałaś wolne. I dlatego tak się czujesz. O, do 12:35 to szybciutko minęło. Mam taką nadzieję, że błyskawica, błyskawica. A że tak powiem, minęło z prędkością tęczowego ogona i grzywy gucia po prostu. Tak można zobaczcie. Też powiedzieć. Zobaczcie, no. Nie dość, zobaczcie. Że jest No. Jest mięciutki, jest jednorożcem takim cudnym, no to jeszcze grzywę sobie taką cudną wyhodował. No jak nie lubić takiego kolegi tutaj naszego. A kto, jesteście z nami od początku, czy ktoś jest dzisiaj pierwszy raz? O, kogoś chyba wyrzuciło przez przypadek. Taki jest fajny ten Gucio, bo jak pamiętacie, Gucio jest bohaterem naszych spotkań. Jeżeli nie byliście wcześniej, to możecie je zawsze zobaczyć na YouTube i tam są też fajne przygody Gucia przeczytane, ale również też fajne rzeczy robiliśmy. I o fajnych emocjach i też tych niefajnych trochę rozmawialiśmy. Bo kto przypomni, jaką Gucio ma moc? Wiecie, jaką ma moc? Albo może zgadniecie, jak nie wiecie, jaką Gucio ma moc? Co jest charakterystyczne dla Gucia? Zmienia kolor. Kolor grzywy nawet, okej. Okay. Kolor grzywy i przy okazji kolor ogonka. A wiecie dlaczego? A w ogóle co oznacza, jaki jest kolor? O, mój kot wskoczył. Być może wejdzie zaraz w kadr. A, było widać wąsy. Tak? Tak, tak, było widać. Mhm. Zależnie od nastroju. Ładnie, Patryk. Ty to już widać, że tutaj chyba nie opuściłeś ani jednych zajęć. Jak już. A popatrzcie, jakby ten Gucie jeszcze zmieniał kopytka i rożek mi się zmieniał. To by było. Okej. Okay. Co tam jeszcze? Zgadza się. Jeżeli nasz Gucio ma tak, że te jego emocje są w równowadze, on się z nimi dobrze czuje, to wtedy ładnie mu się ta grzywa tam i ogonek też, i ogon, ta kita taka w sumie, jak u jakiegoś lisa, dostraja na kolor równowagi wszystkich kolorów, czyli taki tęczowy tutaj. Tak to jest. A, dobrze, Patryk? Dziękujemy. Pełne informacje. Super. Dobrze, dobrze. I zobaczcie, a jak tam jakaś emocja przeważa u naszego jednorożca, no to wtedy mamy różne tutaj emocje. Żółty szczęśliwy, a fioletowy zawstydzony, a ten chyba taki morski to obrażony. Więc dużo tych emocji i dużo kolorów. Tak, cała barwa, bo mamy, wiecie, mamy jaśniejsze i mamy właśnie ciemniejsze. Widzicie, ile jest odcieni niebieskiego, tak naprawdę w sumie zawstydzony, obrażony i smutny mają wszyscy jakieś tam odcienie ciemniejsze, bądź też jaśniejsze tego samego koloru i czasem naprawdę trudno odróżnić. Ale już trochę ich wzięliśmy na warsztat, słuchajcie. I ciekawa jestem, czy wiecie, czym się dzisiaj zajmiemy? Ktoś może czytał jakieś zaproszenie. Tak, i wie. O, niebieski mi ulubiony, a to smutny. Rozzłoszczony. Okej, okay, tutaj Maja napisała. Maja, śledzisz nasze zaproszenia. Fajnie, miło. Dobrze. Uwaga, uwaga. Słuchajcie, dzisiaj weźmiemy na warsztat. No można powiedzieć, że trochę to będzie rozzłoszczenie, być może, ale tak naprawdę chcielibyśmy, żebyśmy się wspólnie razem przyjrzeli humorowi, ale złemu humorowi. Mieliście kiedyś zły humor? O, Ania, właśnie,
Czy jak jesteś zła teraz, czy czujesz złość, to masz zły humor? To ciekawe. Czy mieliście kiedyś zły humor, w ogóle napiszcie. No. A z jakimi sytuacjami był ten zły humor związany? Bo powiem wam, że ja dzisiaj miałam właśnie zły humor, tylko mój zły humor, powiem wam, że był połączony nie tyle ze złością, co właśnie ze smutkiem, z takim rozżaleniem i z taką bezsilnością w ogóle, wiecie? Po prostu mój zły humor wynikał z tego, że totalnie nie wiedziałam, co mam zrobić. Dziś zdenerwowanie na zajęciach z wami. Aha, tak, to dojdziemy do tego, tak jest. Aha. Tak. A i na zajęciach. Okej. Okay. Ania napisała. Dobrze. Że koleżanka nie przyszła w odwiedziny. Tak, Patryk. Tak. Zrozumieliśmy, co napisałeś wcześniej. Tak. I Ania, rozumiem, w szkole. Okej. Bo chcieliśmy was zaprosić do tego, żeby jeszcze przyjrzeć się temu, żebyście się zastanowili, żebyście nie tylko wzięli pod uwagę dzisiejszy dzień, ale w ogóle przypomnieli sobie takie momenty, w których macie coś, co określa się mianem mam zły humor. I żebyście spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie mam zły humor, ale dlaczego? Co takiego się wydarzyło? Co takiego, jak ja się czuję, że mam zły humor? Dlaczego tak jest, że mam zły humor? I do tego chcemy, żebyście stworzyli, żeby każdy z was dostał taką specjalną tablicę. My już z tymi tablicami pracowaliśmy, może je znacie. Teraz dam link na czacie. Proszę bardzo. Wejdźcie sobie tam na ten link i wchodząc na tą stronę, wpiszcie swoje imię, ja za chwilkę udostępnię, jak to wygląda, już jestem w trakcie, żebyście zobaczyli. Powinno wam się otworzyć takie okno, jak teraz widzicie, wpiszecie swoje imię, a potem klikniecie na ten przycisk pomarańczowy Join Whiteboard Class. Tutaj jest taki z ludzikami. Tam klikniecie, to wtedy przeniesie was i będziecie mieli swoją własną tablicę. Swoją własną. O, jak szybko. Ja tutaj opowiadam, a wy jesteście jak po prostu jakiś kierowca Formuły 1. Już widzę wasze tablice, jeszcze poczekam. Kolejne się pojawiają. Wspaniale. Maja, Maria. Mam tutaj i Patryk jest. Świetnie. Bardzo dobrze. Jeszcze chwilę poczekam. Zaraz zatrzymaj udostępnianie. Słuchajcie, ja też jestem. Postanowiłam też uczestniczyć. W związku z tym, że dzisiaj dopadł mi właśnie zły humor, to jest to, są to idealne, słuchajcie, zajęcia dla mnie. Pomimo, że jestem tutaj z Krzysztofem prowadzącą, to jednak myślę, że współuczestniczenie, słuchajcie, w nich z wami dobrze mi zrobi. Tak, ja też dlatego swoją tablicę otworzyłem, bo też sobie zrobię. I za chwilkę, słuchajcie, na waszych tablicach pojawi się taka grafika, która jest już u mnie. O, ona jest już tutaj u mnie. Zły humor, taka góra lodowa, zobaczcie. Wierzchołek widać, a pod spodem jeszcze góry lodowe mają to do siebie, że pod wodą tego lodu jest zdecydowanie więcej. A często nie zdajemy sobie z tego sprawy. I tutaj w tych takich okienkach, które przygotowaliśmy, mamy tutaj na przykład możliwość kliknięcia na literkę A i ja na przykład mogę napisać, że smutek, albo tak jak pisaliście, ktoś nie przyszedł, albo coś innego się wydarzyło. Każdy z was może wpisać to, co czuje i to, co pamięta. Każdy będzie miał to troszeczkę inaczej. Ta tablica każdego z nas będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Dlatego ja teraz, w tym momencie, klikam tutaj ten niebieski przycisk push i do was wszystkich wysyłam tą tablicę. To trwa, przesyłanie, proszę czekać. O, za chwilkę powinno u was się też pojawić. O, jest, widzę. Jest, działa. Jest. I słuchajcie,
Pomyślcie sobie po prostu o złym humorze. I co to jest? Niektórzy wam potrafią powiedzieć, na przykład, popatrz, jesteś w złym humorze, lewą nogą wstałeś, czy coś takiego, tak? A tak naprawdę my w ogóle widzimy coś innego, że dla nas ten zły humor jest czymś zupełnie innym. Mamy w sobie różnych uczuć, całą masę, albo różnych sytuacji, z czego wynika ten zły humor. Nie zawsze chcemy o tym powiedzieć, nie zawsze ktoś chce nas wysłuchać, ale wypiszmy sobie, słuchajcie, co się kryje za tym naszym złym humorem. Czyli, że gdy wszyscy widzą tylko nas w złym humorze, to co tak naprawdę tam w środku nas się właśnie dzieje? Co może się kryć pod tym złym humorem? Tak jak ja wam powiedziałam, u mnie był taki smutek, trochę bezsilność w ogóle, też oczywiście takie zdenerwowanie, więc to sobie, słuchajcie, wszystko wpiszmy i potem nam Krzysztof przeczyta, wiecie? Tak jest. Co tam tak wyszło? Jeszcze zerknę tu do was. O, brawo, już zaczynacie. Bardzo się cieszę. Dziękuję, że wasze tutaj tablice się wypełniają. Jeszcze Maria, Patryk jeszcze nie widzę u was, ale pamiętajcie, że wystarczy kliknąć w literkę A. Super, u Marii już jest. Dziękuję. I Patryk też. No nie, jesteście świetni. Okej, okay. To pracujcie. Przestanę mówić, żeby też można było się skupić na tym doświadczeniu, do którego się odnosicie. Więc chwilę też jesteśmy, ale będziemy cicho. Ja wam powiem, że jak tak też sobie myślę o tym dzisiejszym moim złym humorze, to powiem wam, że też wpisuję, wiecie co wpisuję? Osamotnienie. Bo powiem wam, że w tej sytuacji, w której się dzisiaj znalazłam i doświadczałam tego smutku i takiej bezsilności, nie wiedziałam co zrobić, w ogóle nie miałam pomysłu po prostu, to też czułam takie, wiecie, osamotnienie, jak teraz tak o tym myślę, że po prostu jakoś chyba lepiej by mi było, jakby ktoś jeszcze ze mną w tym był, wiecie? Nie wiem, czy też tak macie czasem, ale właśnie tak sobie teraz uświadomiłam, że tak właśnie było. Że tak czasem bym chciała, żeby w tym złym humorze ktoś ze mną pobył. Żebym nie była w tym złym humorze sama. Ciekawa jestem, czy ktoś z was też tak może ma. Jak przyjdzie wam, wiem, bo Krzysiu tutaj zaznaczył 6 takich chmurek, ale one są takie szerokie, więc jak będziecie chcieli więcej napisać, to śmiało piszcie, bo to możecie po prostu opisać też właśnie sytuację, co się za tym złym humorem kryje. Ja akurat nazywałam uczucia i emocje, ale wy możecie też opisać konkretnie, jeżeli wolicie. Widzę, że jak wam idzie, słuchajcie? Jest,
Jest ładnie, dobrze, tutaj uzupełnione. Ewa, nie wiem, nikt chyba cię wyrzuciło z naszej galerii tablic. Jak chciałabyś wejść, to możesz jeszcze raz kliknąć na ten link. A tutaj już wszyscy, Maja, Maria, Patryk też ładnie wypisali. Jeszcze macie puste okienka, jak chcecie, to jeszcze chwilę na wypełnienie. Ale i tak jestem pod wrażeniem też tych słów, których użyliście do opisania tego, co kryje się pod złym humorem. Możesz potem pokazać i przeczytać, bo ja sama jestem ciekawa. Możesz ode mnie nawet zacząć. Mi się udało wypełnić wszystkie, słuchajcie. O, Patryk, dziękujemy, że napisałeś, że też skończyłeś. Czekaj, czekaj. Co tu się dzieje? Dobrze. Czy ja mogę to zrobić większe? O, mogę zrobić możesz, większe. Możesz. Zobaczcie, że mamy tutaj pani Flo, bo zobaczcie, też widzicie na ekranie moim udostępnionym, że mamy tutaj smutek, bezsilność, zdenerwowanie, rozżalenie i osamotnienie. Nie mam ostatniego. Dziwne. Dziwne, że nie wyszło ostatnie, bo jeszcze napisałam. Zawstydzenie, wiecie? Jeszcze miałam na ostatnim. Zawstydzenie. O, teraz skoczyło. Skoczyło. Aha, okay. Teraz. Gdzieś tam się zgubiło w sieci. Ale zobaczcie też. Dobrze, to poczytamy dalej. Zobaczymy. Jeszcze innych. No pokaż, dobrze. Krzysztof, pokaż, co ty zrobiłeś. Tak, to już Maję zostawię. Może moja kolej, Patryk. Dobrze, za momencik. Najpierw dziewczyny niech będą. Maja zezłoszczona, smutek. Ktoś nie przyszedł na spotkanie, tak jak pisałaś też na czacie. Osamotnienie też się pojawiło. I jak mi nie wychodzi, jak coś się nie udaje. Też to prawda, też tak mam. Mamy też Marię. Maria, samotność, cisza. O, to ciekawe też. Złość, brak psa. O, a masz psa i nie możesz z nim wejść? Tak to wygląda? Czy po prostu, że nie możesz teraz mieć psa? To ciekawe. Bo go w ogóle nie masz. Brak rodzeństwa. Życie robi, jak życie robi pod górkę. No tak, to się ma zły humor. No. Tak, Patryk. A co to znaczy, a co to znaczy, że życie robi pod górkę? Jak to rozumiecie, słuchajcie? Co znaczy, że życie robi pod górkę? Życie robi pod górkę. Jak wy to rozumiecie? Wiecie? Co to może? Macie jakiś pomysł? Bo Maria to pewnie ma. O, Ania napisała, że nic nie wychodzi jak powinno. Że cały. A dobra, ja potem powiem, może nie będę tutaj podpowiadała. Poczekam, co wy napiszecie. A wiecie co? Czy o, właśnie. Coś nam wiecznie stoi na przeszkodzie. Tak. Czy wy wszyscy jesteście dziećmi, naprawdę? Jesteście tacy dojrzali w tym, co piszecie i też w tych rzeczach pod tą górą lodową, że chyba ja dzisiaj chyba mam nas dzisiaj odwiedzili ci nauczyciele albo edukatorzy w złym humorze. Tak, tak. Więc naprawdę. Patryk, to wiemy. Był w szkole. Maja też. O, tak, Maja też. Tak, tak, bo wynikało wiecie, to z wcześniej. My pytamy, bo już nam się tak zdarzyło, słuchajcie, więc to my się bardzo oczywiście cieszymy. My tutaj jesteśmy otwarci, słuchajcie, na wszystkich, ale fajnie, jak wiemy. Ale tak, też się cieszymy, że jako młodzi ludzie, jako dzieci chodzący do szkoły, po prostu macie w sobie tyle dojrzałości też. To bardzo nas cieszy też. Dobrze, teraz jeszcze Maria.
Okej. Okay. Maria ma pod spodem z... A, to było. To już czyli, było, Maria już ja była. Ja przeskoczyłem Maję po prostu. Przepraszam cię, Maju. Teraz Maja. Pod spodem, pod tym złym humorem u ciebie, Maju, napisałeś, że jesteś zezłoszczona. Maja to już... też takie ładne Maja już słowo. Też była, były kobitki już. Tak? Tak, tak. Była ja pani Slobo, tak. Była Maja, była Maria, no i Patryk się nie może doczekać. No i ty jeszcze. Dzięki, Patryk. Widzisz? Tak jakoś przeżywam te doły gór lodowych, ale okej. Okay. Patryku, potrzeba samotności, że jak masz zły humor, to masz potrzebę samotności, tak, Patryku? Że jest brak radości i uśmiechu. Albo jest zły humor, bo jest niezaspokojona potrzeba samotności. Patryk, wyjaśnij nam to trochę, czy my dobrze rozumiemy? Hmm. Czy właśnie tak jak Krzysztof, że właśnie masz zły humor, bo chcesz być sam? No, bo to tak może być, bo ktoś może być zły, bo za dużo wszystkich wokół, prawda? Ale może też tak być, że ten zły humor się pojawia, bo właśnie... Nie Dzień szkodzi. Dobry. Bardzo Dzień się dobry. Cieszymy i miło nam, że dołączyłaś do naszego spotkania. My rozmawiamy sobie dzisiaj na razie o złym humorze i o tym, co się kryje pod tym stanem, sytuacją, emocjami. A, no tak, uśmieszek. Dobrze, ponurość też jest u Patryka pod spodem. Jest zdenerwowanie, jest obrażenie. Tylko, czy czujemy się obrażeni, czy też... Okej. Okay. Może no Patryk tak. Tam stukasz? Jestem obrażona, to mam zły humor. No tak, no to jest. Nie ma szans, oczywiście. Dobrze, i jeszcze ja też tutaj napisałem... Że u mnie to ja tak, że u mnie jest czasem smutek, albo to się miesza też ze złością i rozczarowanie i też frustracja. O, dziękujemy. I niemoc, i że też maruda mi się potem, bo nie wiem czego chcę i on taki oj, nawet niby fajne rzeczy, a ja potrafię marudzić tam pod spodem też sobie, więc tak, no... Pod tym złym rozczarowanie humorem. Też napisałeś. O, to bardzo, tak. To takie, jak takie chwila zatrzymania. Człowiek, patrz, rzadko tak się zdarza jednak. Te nasze spotkania raz w miesiącu. Człowiek się zatrzyma i tak, wow, ile tam jest pod spodem różnych rzeczy, nie? Tak by człowiek tylko przeleciał, jak ten gucio po prostu na tym ogoniesz. Tak, a czasem ktoś po prostu tylko powie, że ach, ty jesteś w złym humorze, prawda? Zobaczcie, ile tam się dzieje, ile tam się dzieje różnych przyczyn tego, dlaczego jesteśmy w złym humorze i co tam się dzieje w środku i z czego to wynika w ogóle i co to nam robi też, słuchajcie, co to z nami robi, bo przecież czasem to też płacz wyzwala albo właśnie takie jakieś dziwne roztrzęsienie w nas samych, czasem nas trochę też nosi. O tak, albo jakaś taka nerwowość też, nie? Albo nawet też taka warczenie na innych przecież. Tak jak człowiek teraz jeszcze tam można by tych kilka kwadratów pod tą górą napisać. Jeszcze byłoby co pisać, byłoby. A Ela to chyba jest w dobrym humorze, bo chyba pisze, tak? To chyba ma dobry humor. Tak, właśnie widzę, że słońce przyświeca. Tak. To a propos złego humoru, to nie wiem, czy tak macie, to myślę, że to jest w temacie, że teraz, jak jest dłuższy dzień, i słońce pada pod innym kątem, to mi się wydaje, że ja lepiej funkcjonuję, tak, że mam tak jakoś więcej takiej energii, jak jednak jest to niebieskie niebo, takie błękitne i słońce i ten zły humor tam szybciej mija. No, a rewelacyjnym. Bardzo się cieszymy, to dobrze. Musi być równowaga w przyrodzie. Okej, okay, dziękuję bardzo. No. Tak to jest, nie? Ale jak się ma zły humor, to też można tego słońca nie zauważyć, nie? To też tam, że się, nie, że się ma, że się zmienia perspektywa różnych rzeczy. Różne też czynniki zewnętrzne mogą spowodować, że jesteśmy w złym humorze. Czasem to nie muszą być coś, co bezpośrednio nas dotyczy. To nie musi być zawsze. To może być na przykład, no nie wiem,
pogoda się popsuła, tak? I to już z tego powodu jest nam jakoś gorzej, źle i tak dalej. Więc tak też się może wydarzyć. No i słuchajcie. I tak jak Jaka napisała, w sumie fajnie też podsumowałaś tę naszą rozmowę, że jak się ma zły humor, to wszystko denerwuje. Może być mała rzecz. To nie musi być od razu całe trzęsienie ziemi, tylko po prostu malutka rzecz. Wiecie. Ktoś inaczej położył naszą ulubioną zabawkę, albo naszą ulubioną książkę, albo coś przekręcił i już koniec w ogóle. I wtedy się wybucha, jacy jesteście właśnie. I dlatego dzisiaj tutaj mamy też taką część przygód Gucia, że Gucio się denerwuje i słuchajcie, proszę bardzo, tutaj będziemy mieli opowieść, historię, więc zaglądamy do naszej książeczki o Guciu, już ją tutaj otwieram i zaczynamy czytanko. Uwaga. Gotowi na czytanie? Mam nadzieję, że tak. A, Patryk, bardzo ci dziękuję. Kto dobrze wiedzieć, że po drugiej stronie są osoby, którym się czyta, to wtedy też jest inaczej. Gucio ma coś magicznego, bo to wprowadzonko. Grzywę, bo o tym już mówiliśmy. Kiedy wszystko idzie dobrze, grzywa jest w kolorach tęczy. Jeśli coś jest nie w porządku, grzywa zmienia kolor. Ten kolor zależy od uczucia. A jak dzisiaj czuje się Gucio? Bardzo, bardzo źle. Ach, Gucio naprawdę czuje się bardzo źle. W jego serduszku jest wielka chmura i leje z niej deszcz. Zaraz dowiemy się dlaczego. Czemu Gucio czuje się tak bardzo źle? Pogoda dzisiaj nie jest za ładna. Mimo to Gucio się budzi w świetnej formie i w dobrym humorze. Schodzi na dół, by zjeść śniadanie. Dzisiaj Gucio jest bardzo głodny. Ze smakiem pije gorącą czekoladę. Ale kiedy odstawia miseczkę na stół, czeka go niespodzianka. Tata wybucha śmiechem i mówi: oj, Guciu, masz wąsik i to piękniejszy od mojego. Chociaż to zabawne, Guciowi wcale nie jest do śmiechu. Po śniadaniu Gucio bierze kalosze, żeby się ubrać na spacer. Mylą mu się nogi, mama spokojnie tłumaczy, jak ma to zrobić, ale Guciowi się nie podoba, że mu pomaga. Jest już duży, sam potrafi włożyć buty. No, prawie sam. Na dworze Gucio mówi do drzew: na zdrowie, deszcz to wasze picie, prawda? Jakie to miłe, Guciu. Gucio ma wrażenie, że mama się z niego naśmiewa. To go denerwuje. Innym razem w przedszkolu dzieci dokuczają Guciowi: mały Gucio, mały Gucio. I kalosze ma jak dzidziuś, gwiazdki, gwiazdki. W sali dzieci znowu się z niego śmieją, bo nie umie dobrze napisać swojego imienia na tablicy. Gucio jest zawstydzony, przez co jeszcze gorzej idzie mu pisanie. Denerwuje się. Niektóre słowa sprawiają Guciowi przykrość. Czasem te słowa są złośliwe, ranią go, ale czasem to po prostu słowa mają pomóc albo rozśmieszyć wszystkich i trzeba umieć je przyjmować. Kiedy Gucio jest zdenerwowany, czuje równocześnie złość i przykrość. Jakby w serduszku miał wielką chmurę. A gdyby odpędzić tę wielką deszczową chmurę za pomocą ćwiczenia oddechowego? Kiedy ty czujesz, że masz w sobie taką wielką chmurę, też możesz zrobić takie ćwiczenie, żeby się od niej uwolnić. Jak myślicie, na czym może polegać takie ćwiczenie?
Macie może pomysł? Niektórzy z was już są kolejny raz tutaj z nami i z Guciem. Może macie jakieś swoje propozycje? Okej, Aga, dziękujemy ci bardzo. Ćwiczenie oddechowe, zgadza się. Tak, tak, zaraz przygotujemy nasze płuca, nasze noski, nasze usta. Cały układ oddechowy, nasze ciało i będziemy ćwiczyć. Jeszcze ktoś pisze tam. Jeszcze poczekamy i zaraz przejdziemy. Super, poćwiczmy. Brawo. Może mnie odwiedzi i się ze mną pobawi. Brawo, Patryk. Kto to wie? No wdech, wydech, zaraz będzie pewnie wszystko po kolei. Co mamy robić? Słuchajcie, już sobie włączyłam kamerę, bo się przygotowuję, żeby razem z wami ćwiczyć. Wdech, wydech. No dobrze, słuchajcie, słuchajcie. To zaczynamy. O, to ćwiczenie oddechowe nazywa się na stworzenie sobie ochronnej bańki. Gucio zamyka oczy. Wciąga powietrze przez nos i wstrzymuje oddech. Prawą ręką Gucio rysuje duże kółka, żeby zrobić połowę ochronnej bańki. Później wydmuchuje powietrze buzią, a rękę opuszcza wzdłuż ciała. Gucio wciąga powietrze przez nos i wstrzymuje oddech. Lewą ręką rysuje duże kółka, żeby zrobić drugą połowę bańki. Następnie wydmuchuje powietrze buzią, a rękę opuszcza wzdłuż ciała. Gucio wciąga powietrze przez nos i wstrzymuje oddech. Teraz rysuje duże kółka obiema rękami, żeby połączyć dwie połowy bańki, a następnie wydmuchuje powietrze buzią i ręce opuszcza wzdłuż ciała. Teraz Gucio oddycha spokojnie, otoczony swoją śliczną bańką i odzyskuje tęczowe kolory. Ta bańka go ochroni przed niemiłymi uwagami, a błyskawice złośliwych słów będą się od niej odbijały i Gucia nigdy nie trafią. Bańka jednak rozpozna, co jest czym. I zawsze przepuści słowa, śmiech i rady osób, które Gucia kochają i chcą dla niego dobrze. Wieczorem Gucio znowu pisze swoje imię z błędem. Mama tłumaczy mu, popatrz, trzeba tylko zamiast ci napisać cy oraz i. Gucio się denerwuje, że znów popełnił ten sam błąd, ale myśli o swojej bańce i wpuszcza do niej słowa mamy. Następnego dnia w przedszkolu Guciowi udaje się napisać swoje imię bezbłędnie i bardzo jest z tego dumny. Na boisku Gucio się przewraca. Koledzy znowu się z niego śmieją, ale tym razem Gucia chroni bańka. Nie przejmuje się żartami kolegów i wraca do gry i celnie wrzuca piłkę do kosza. Jeżeli tobie też udało się stworzyć śliczną bańkę ochronną, może czujesz się lepiej, nie denerwujesz się i odzyskałeś dobry humor. Jak tak, tak, ja odzyskałam dobry humor i jak machałam tymi rękami, to jeszcze przy okazji tak się walnęłam w palec, że mój zły humor zamienił się na początku w ból, a potem w śmiech. Że przy okazji po prostu, wiecie, tak się wczułam w sytuację machania tymi dwoma rękami z zamkniętymi oczami, żeby stworzyć sobie tą bańkę, ale od razu mi się lepiej zrobiło i powiem wam, że to ćwiczenie, tak z tych wszystkich, które przerabialiśmy, to chyba mi się wydaje takie
dla mnie osobiście najfajniejszy, a wiecie dlaczego? Bo ja to jestem taka, wiecie, taka temperamentna i potrzebuję, jak się coś dzieje i właśnie przy robieniu tych kółek, no to się właśnie coś działo. Także się uśmiałam trochę, dobrze, że mnie nie widzieliście. Ale a jak wam było? Dajcie znać. Pomachaliście, zrobiliście sobie, wyobraziliście sobie tą bańkę? No, piszcie, piszcie. Czekamy. Radośniej jakoś, tak. No jakoś, właśnie. Te zajęcia jakoś tak, nie wiem. Bo naprawdę działają tutaj. Zobaczcie, jakie to jest też fajne ćwiczenie. Na przykład w szkole można sobie to ćwiczenie takie zrobić, nie? Jak tak czujemy, że nas humor ogarnia, to możemy sobie właśnie, słuchajcie, chodźcie, zrobimy sobie takie ćwiczenie, żeby odgonić ten zły humor. Stworzymy sobie właśnie taką ochronną bańkę. Każdy musi sobie swoją przestrzeń zrobić, tak? Żeby wymachiwać rękami, bo na początku jedna, druga, więc słuchajcie, możecie czerpać z tych naszych spotkań i próbować, a potem też możecie dawać nam znać, jak wam się uda, jak wam poszło w ogóle, bo nas to zawsze, słuchajcie, ciekawi. Jeśli coś z tych zajęć bierzecie do siebie i coś fajnego z tego wychodzi u was, to też nas bardzo cieszy. O, dziękujemy tutaj. Maja to już gwiazdki po prostu. Serduszka od Ani, od Eli też serduszka. A wcześniej nawet Patryk napisał, że zabawa poprawia nastrój. No tak, zabawa poprawia nastrój. To trochę też taka zabawa z oddechem i robieniem bańki. Wiecie, jak takie bańki dmuchane, tylko takie duże. Wow. Delikatne. I słuchajcie, jak to było, jak ten Gucia sobie robił te ćwiczenia oddechowe, nie? I my też robiliśmy, to później znowu go spotkały takie właśnie trudne, trochę nieprzyjemne sytuacje. I jak on sobie z nimi poradził, słuchajcie? Umiecie to sobie przypomnieć, to nazwać, teraz napisać nam, w jaki sposób sobie się wspomógł, jakie to sytuacje później go spotkały. Tworzył sobie tą ochronną, nie przejmował się, jako ktoś obrażał, właśnie. Wiecie, co on jeszcze robił? Do tej bańki ochronnej takie wzmacniające słowa sobie tak jakby chował, wchłaniał, żeby właśnie później móc na tym budować tą poprawę swojego humoru i tak wzmacniać siebie trochę, nie? Tak sobie wzmacniać siebie w tych trudnych sytuacjach. Co? No właśnie, nie przejmował, tylko Patryk napisał, że zdenerwowanie plus zabawa równa się humor. Poprawa humoru. Tam była taka fajna sytuacja, że właśnie, że gdy Gucio popełnił ten sam błąd, jak pisał, bo znowu mu się to zdarzyło, znowu popełnił ten sam błąd, znowu zobaczył źle i znowu była taka sytuacja, że znowu troszkę ta sytuacja się robiła nieprzyjemna, ale on sobie wtedy, słuchajcie, przypomniał, pomyślał o tej bańce ochronnej i przypomniał sobie te słowa, które mama do niego mówiła i od razu mu się jakoś lepiej zrobiło. My, słuchajcie, zawsze ćwiczymy te sobie ćwiczenia oddechowe i ćwiczymy wyobraźnię i sobie wyobrażamy, co ten Gucio tam tworzy w głowie, ale nie zawsze jest tak, że fizycznie potem możemy to samo zrobić. Dlatego dzisiaj pewnie wiecie, bo jak czytaliście zaproszenie, to mam nadzieję, że macie przygotowane materiały, bo sobie może nie stworzymy bańkę ochronną, ale stworzymy sobie tarczę ochronną. Co ta tarcza w ogóle będzie miała? No właśnie chcielibyśmy, żeby ta tarcza, bo wiecie, jak wygląda tarcza, poczekajcie, bo ja mam tutaj taką próbną, bo tarcza ochronna to jest coś takiego. I ta tarcza ma dwie strony. Ta jedna to będzie miała rączkę, to sobie jeszcze wspólnie zrobimy, ja wam pokażę. I ma stronę zewnętrzną i ma stronę wewnętrzną. I ta strona zewnętrzna, ona będzie zrobiona przez nas tak, jak sobie chcemy. Może być nawet kolorowa jak tęcza, może być w różne wzory. Ale ta wewnętrzna będzie miała właśnie tutaj zapisane, słuchajcie, wszystkie te właśnie takie wzmacniające, chroniące i dowartościowujące nas słowa, zdania,
aby w sytuacji właśnie, kiedy wyzwala się w nas to zdenerwowanie, które prowadzi później do złego humoru, żebyśmy mogli schwycić tą tarczę, spojrzeć na to, co tu jest napisane i od razu napełnić się taką mocą, żeby nas jednak ten zły humor, żeby nas ten zły humor nie ogarnął. I co wy na to? Jak wam się podoba plan na dalszą część? Supermoc tarczy, tak jest, może tak być, tarcza supermocą, albo w ogóle supermocna tarcza, słuchajcie, może tak być. Kolory tęczy, tak jest, o, widzę, że tutaj radość, ale też jest lepiej myśleć o bańce niż o złości, bo to odwraca uwagę, Aga pisze, tak jest, to prawda. Zrobić sobie taką metaforę. No właśnie, słuchajcie, zanim będziemy tą tarczę robić, to byśmy chcieli, żeby wpisać sobie, zebrać sobie takie na przykład słowa, które mogą nas wzmocnić, mogą nas wesprzeć. Jak to mogą być pojedyncze słowa, a to mogą być zwroty, a to mogą być na przykład zdania. Na przykład ja powiem wam, że ja bym chciała, żeby na tej tarczy było napisane: jesteś dobra w tym, co robisz. I w tej sytuacji, kiedy dzisiaj ogarniał mnie ten zły humor i miałam takie chwile zwątpienia, tej bezsilności, kiedy miałam naprawdę takie myśli, że jestem do kitu, do niczego, bo nic nie potrafię zrobić w tej trudnej sytuacji, to chciałabym mieć tą tarczę. Jak sobie zrobimy, to mówię wam, że będę ją nosić ze sobą do pracy, do szkoły. I tak bym chciała tą tarczę chwycić i spojrzeć tu w środku, żeby było napisane: jesteś dobra w tym, co robisz. Nie poddawaj się, bym chciała, o jeszcze, żeby było, żeby to, wiecie, takie angielskie keep going, nie? Takie idź dalej, idź naprzód, nie poddawaj się tym takim jakimś emocjom nieprzyjemnym, nie? Głowa do góry, o, to chyba by mi się też przydało. Więc chcielibyśmy z panem Krzysztofem sobie zebrać, żeby było nam prościej, jak za chwilę zaczniemy, słuchajcie, tworzyć tą tarczę, to chcielibyśmy zebrać. Krzysztof, mamy Menti? Czy nie mamy Menti? Czy sobie zrobimy na czacie po prostu? Bo mamy na sobie na czacie, tak. No właśnie, też tak myślę. Też tak myślę. To co byście jeszcze dodali? Ja wam powiedziałam, co właśnie. Jesteś super, Aga napisała. Super. Co jeszcze? A co ty byś, Krzysztof, też sobie chciał zobaczyć? Właśnie też tak, że coś takiego właśnie ciepłego, ale żeby to było też takie konkretne, nie? Że wiesz, że dobrze sobie radzisz w ogóle z różnymi rzeczami też, nie? Żeby o tym pamiętać, żeby nie zapominać, nie? Jak się ma już te trochę lat, to przez te lata człowiek poradził sobie z wieloma rzeczami i zrobił je całkiem dobrze. Jeszcze sobie myślę, że chyba też takie coś, takie przyzwolenie na to, wiecie, że to, że teraz doświadczam tego, tej bezsilności, to też jest, słuchajcie, okej. Okay. Też tak myślę, bo że chyba to by mi się też w tym momencie przydało, że jest okej, okay, że teraz tak się czujesz, słuchaj, nie? Na takiej zasadzie, taka, wiecie, akceptacja. Pamiętaj, że dużo ci wyszło. Super. Fajnie, pewno. Piszmy sobie, bo słuchajcie, to nam pomoże, potem sobie będziemy zapisywać to. I jak zwykle poprosimy was, żebyście potem nam wrzucili na Padlecie też to. Więc przegnaj złość, miej dobry humor. No tak, można jakieś hasła sobie wymyśleć. Tak jest. Nie poddawaj się, Maja. Tak, super. Powiem wam, że ja już jestem naprawdę nakręcona. Ja już sobie zrobię taką full wypaśną tarczę. Mam nadzieję, że wy też. Nie poddawaj się. Co jeszcze wam przychodzi do głowy? Ja jeszcze tutaj bądź swoim przyjacielem, nie? No. To też. Możesz mieć gorsze momenty, nie? O, tak bym to określiła. Tak. Możesz mieć gorsze momenty. O tak. Bo to są takie chwile, które zawsze masz wsparcie. Mhm. Ale wiecie, co by też mogło być? Po prostu uśmiechnij się. Nie? Bo z reguły, jak ten zły humor nas dopada, to też nie mamy takiego fajnego wyrazu twarzy, nie? Taki, wiecie, taki właśnie marudny. Uśmiechnij się. Co? Też to by się miało znaleźć na tarczy? Patryk, czy się dopytujesz? Otrzep z siebie zły humor. Fajne. Tak, to takie, to w stylu podnieś koronę i załóż na głowę, nie? To w tym stylu jest. Otrzep z siebie zły humor, tak jest.
No dobra, dobra, słuchajcie, to dajcie, to możecie jeszcze pisać, ale za chwilę, słuchajcie, ja się przyłączę kamerą tak, żeby były widoczne moje ręce. Czy macie przygotowane te rzeczy? Jak nie macie, słuchajcie, to można to robić na kartce, a później sobie teraz z nami na kartce, a później sobie najwyżej zrobicie jeszcze raz na tekturze, na kartonie, ale myślę sobie, że chyba każdy, ja wam pokażę, co ja mam. Ja mam mój zestawik mazaczków. Tym razem mam taki zestawik. O, zrób trzy uważne oddechy. W końcu Gucia. No. Słuchajcie, to jest na wzór, bo chciałam wam pokazać, jak to będzie wyglądało, więc to jest na wzór. Będę z wami wycinać od początku, bo ja mam tutaj taką. O, to jest, z tego będziemy wycinać i rysować. To jest na rączkę, bo też to wam pokażę na tej tarczy. Ta rączka będzie po prostu tak przyklejona tutaj, żeby móc chwycić, nie? Żeby tarczę móc chwycić, no to tak jak rycerze, prawda? No i słuchajcie, tam było podane, żeby mieć też dużo flamastrów, oczywiście nożyczki, klej, ale ja mam klej na ciepło. Jak też macie klej na ciepło, to możecie korzystać, a jak nie macie, to spokojnie można to zrobić normalnym klejem, będzie trochę trudniej, ale też się da. No to co, słuchajcie, jesteście gotowi? Ja sobie teraz w takim razie, słuchajcie, zrobię tak, odsunę trochę, muszę się trochę warsztatowo przygotować, więc odsunę sobie trochę, słuchajcie, laptop i przesunę kamerę. Więc trochę teraz będzie przenoszenia i posuwania, więc możecie widzieć troszeczkę takie małe zamieszanie, ale tylko dlatego, że ja chcę sobie tutaj wszystko zrobić. O, chyba dobrze widać, prawda? Tak, tak, widać stanowisko pracy, tak. O. Myszkę, kartonik i super kuferek z narzędziami. Tak, ten kuferek mi będzie na razie przeszkadzał, więc ja go sobie po prostu przesunę. Odsunę sobie też kubek, bo mi będzie przeszkadzał. Przesunę tak, sobie... tak, powiększymy już panią. Okej. Okay. O tak, spokojnie, ja jeszcze sobie tutaj... O, super, fajnie, ja też siebie widzę teraz dużo, jest mi lepiej. Dobra, no to słuchajcie, myszkę też mogę na razie schować. Mamy sobie taki, musimy ustawić, słuchajcie, w pionie. I jeżeli chcecie najpierw narysować, no to sobie najpierw narysujemy. Jeszcze raz wam pokażę, jak to powinno fizycznie, ostatecznie wyglądać. O tak, ja niestety nie mogę sobie tego odrysować, bo ta tarcza, którą sobie robiłam kilka dni temu, niestety jest większa. Więc będę wam po prostu pokazywać. Pamiętajcie, że to nie musi być idealne, bo to robimy my od serca, robimy coś dla siebie, na wzmocnienie samych siebie. W związku z tym, jak coś nie wyjdzie równiutko, to się tym absolutnie nie przejmujcie. Ale zobaczcie, rysujemy coś takiego. Staramy się narysować gdzieś mniej więcej zaznaczyć na środku. Zobaczcie, tutaj taki środeczek i tutaj od razu sobie też środeczek, tak, że słuchajcie, mniej więcej jest to na środku. Zauważcie, że mój karton nie jest za równy i ja się też tym za bardzo nie przejmuję. I teraz od tego środka robimy po prostu takie półkola, aż do rogu, tak, aż do rogu. O, tutaj wam pokazuję, mój kot właśnie skoczył, ciekawe, czy się pokaże. I teraz do drugiego rogu, tak, czyli robimy takie półkola, taki ptaszek latający na niebie, mniej więcej. No i teraz odtąd do naszego końca musi wyjść takie, słuchajcie, półkole, czyli blisko idziemy krawędzi i zrobimy takie półkole. O, zobaczcie, widzicie? I teraz z tej strony też zrobię mniej więcej symetrycznie tak samo. O, i wyszło. Taka chuda ta tarcza trochę będzie, ale okej. Okay. Dajcie znać, jak to zrobicie, bo następnym naszym etapem będzie wycięcie tego. Wycięcie. I potem dopiero nas czeka praca właśnie tymi mazakami i w ogóle, żeby sobie zapisywać. Więc zobaczcie, ja wycinam, karton się wycina trudniej i zobaczcie. Wycinam bardziej zaokrąglając. Widzicie, w ogóle się tym nie przejmuję, słuchajcie, bo ja to sobie pomaluję, że wycinam nierówno. O, w ogóle się tym nie przejmuję.
w ogóle. Po prostu tutaj sobie na przykład zrobię taką czarną obramówkę. Ale chciałam po prostu to trochę pogrubić, żeby był taki, żeby ta tarcza nie była taka chuda, wiecie? I dlatego to tak zrobiłam. I teraz tutaj robię tak samo. Najwyżej wyrównę. Jakoś tak, o. I teraz tutaj sobie po prostu, o. Tu sobie spróbuję. Nie jest łatwo ciąć w kartonie, ja wiem, ale nie śpieszymy się, słuchajcie. O, fajnie, Patryk, że masz. Pozdrawiamy mamę. Bardzo się cieszymy, jak też rodzice są z wami. Super, fantastycznie, fajnie. Powiedz mamie, że też sobie może taką tarczę zrobić, swoją. Tak jak ja sobie robię. Można mieć takich tarcz kilka. Słuchajcie. O, i teraz tutaj wycinamy. Jak się wycina karton, to trzeba mieć takie większe nożyczki i mocno je trzymać. Wiecie? Tutaj tak trzeba mocno je trzymać. I tutaj takie półkole. O, półkole narysowało mi się ładnie i sobie wycinam. Chociaż nie jest łatwo, powiem wam. Bolą już mnie palce. Ok, no i zobaczcie. O, jest. Tym się w ogóle nie przejmuję, bo sobie zrobię takie grube, czarne tutaj obwódki. W ogóle się tym nie przejmuję, bo ta druga strona jest piękna. Ta druga strona jest piękna i teraz kwestia będzie zaraz naszej decyzji. Więc ta moja będzie wewnętrzna, bo sobie tutaj zrobię takie, wiecie, grubsze, czarne linie sobie zrobię mazakami. I tu będą napisy, i tu będzie rączka. I teraz jak zrobić rączkę, słuchajcie? No to rączkę, no to po prostu, słuchajcie, wycinamy taki prostokąt, który po prostu tu mocno przylepimy. No jasne, że będziemy ozdabiać. No przecież możecie robić to mazakami, tak jak ja będę dzisiaj, ale Aga ma świetny pomysł, bo można też w ogóle, wiecie, poprzypinać różne rzeczy, poprzyklejać, można w ogóle zrobić taką rzeczywiście tarczę supermocy, która będzie w ogóle super wyglądała z zewnątrz. I wycinamy sobie, zobaczcie, taki, o. On nie musi być aż taki długi, słuchajcie, ja tak wytnę na razie taki długi, żeby to odczaić. O, bo to on będzie taki chyba za długi uchwyt, chyba za długi, ja go sobie trochę skrócę. Wy macie pewnie mniejsze ręce niż ja, więc w ogóle. O, o, tak to ma być, więc te kawałki teraz trzeba zrobić fajnie, fajnie przykleić. I tak, czasem jest tak, że macie takie do kanapy, takie spinacze są. I czasem w domach takie są spinacze, że wystarczy tak przycisnąć i to się spina. Czasem jest klej fajny i tym klejem się zrobi. I właśnie ja dzisiaj wykorzystam ciepły klej. O właśnie, mój ciepły klej, powiem wam, że już jest gorący. Już po prostu jakaś część kleju wyszła z środka. Więc ja wezmę mój klej ciepły. Aha, pociągnęłam. Dobra, ale słuchajcie, widzicie dobrze, bo moja lampa mi zgasła, ale chyba jest wystarczająco jasno. Dajcie znać, czy tak może być, czy muszę to włączyć. Jest okej. Dobra, okej, no to dobrze. Bo jak coś, to ja po prostu wstanę i to zrobię. Może być. Patryk też napisał, może być, tak. Widać nawet dym, który się tam Jezusiczku, od tego kleju nosi. Bardzo, tak. I teraz jest tutaj dobra jakość. Trochę tutaj to się trochę ślizga, wiecie? I czuję ciepło, czuję gorąc. Ale dobra. I teraz tutaj spróbuję dać kawałek. O. O. Uff, rzeczywiście, ja też widzę, że się ten dym unosi. Ja cię kicham. Trochę mi się to rozjeżdża, ale zaraz to wszystko ogarnę, słuchajcie. O. Muszę to trochę tak przytrzymać, wiecie? O. Aż mi gorąco w palce jest, wiecie? Ciekawe, czy to przytrzyma. Powiem wam, że jeszcze akurat kartonu do kartonu nie przyczepiłam, przyczepiłam, bo jak robiłam autoportret. No, to zadziało, dobra, na pewno musi zadziałać. Klej na ciepło jest ok. Dajcie znać, jak u was idzie, ja teraz będę na was troszkę czekała.
bo ja też czekam, aż to się dobrze zrobi, więc będę czekać, słuchajcie, robimy to razem. O, zobaczcie, mój klej się ciągnie na ciepło. O. Najbardziej nie lubię w kleju właśnie tych nitek ciągnących się. A tak to wszystko jest super, tylko skończone, Patryk, ty to jesteś szybki chłop, powiem ci. Masz fajnych pomysłów. I zobaczcie. Dobra, teraz pokażę, jak to wygląda. Podniosę sobie trochę kamerę. O, i zobaczcie. Zobaczcie, jaka fajna tarcza. Super, można sobie też zrobić, czego zrobić drugą. O, fajna tarcza. Zobaczcie. O, tu jest uchwyt. Super to wygląda. Dobra, robimy dalej. Lecimy, słuchajcie. No to teraz... Skoro to nam się trzyma i mamy, no to słuchajcie, czas wziąć i teraz tak, bierzecie takie flamastry, jakie czujecie, i takie kolory flamastrów, jakie w danym momencie czujecie, że pasują wam do danego słowa, które chcecie napisać. Więc to oczywiście możecie wziąć tylko czarny, żeby było widoczne, ale możecie też wziąć różne kolorowe, bo ja, tak jak wam mówiłam, najpierw sobie tutaj zrobię taką grubszą obramówkę i zamaluję te boki na czarno, co wiecie, źle odrysowałam. Więc ja tutaj sobie moim flamasterkiem sobie zaznaczę, żeby to wyglądało tak, że ma być. I słuchajcie, na tej wewnętrznej stronie wpisujemy sobie teraz te wszystkie rzeczy, coś mi się wydaje, że my to... Dobra. Te wszystkie rzeczy sobie wpisujemy, które chcemy, czyli co tam było? Nie poddawaj się, otrzep się, otrzep się i co tam było dalej? Otrzep się i chyba idź dalej, idź naprzód, idź dalej. Więc ja sobie wymyśliłam, że ponieważ, żeby tak to głupio nie wyglądało, że jest tylko takie czarne, to sobie po prostu zrobię taką obramówkę. Aga, no tak. Widzisz, jak to jest? Tobie się niebieski kojarzy ze spokojem, a nasz Gucio, jak jest niebieski, to jest smutny. Więc też zobaczcie, jak to jest. Więc fajnie będzie, jeżeli będziecie sobie właśnie dobierać kolory do siebie, bo każdy ma po prostu tutaj, to jest takie indywidualne. Często też mamy, słuchajcie, skojarzenia po prostu z kolorami. To tak jak z piosenkami, że czasem kojarzymy daną piosenkę z czymś, co nam się w życiu przydarzyło. Na przykład radość nam się kojarzy, albo właśnie smutek z jakąś piosenką, albo na przykład jakaś piosenka dodaje nam energii, jak ją puścimy. No to tak też jest z kolorami. Moja tarcza na pewno będzie kolorowa, ponieważ mi kolory dodają energii. Im więcej ich jest, im są bardziej intensywne, tym lepiej. Więc moja tarcza na tej zewnętrznej stronie, słuchajcie, ale wewnętrznej też będzie miała napisy, tylko ta obramówka jest taka czarna. Będzie po prostu kolorowa. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu lubię. Kolory mi dodają energii, jakoś tak pozytywnie myślę. Tak, więc tak na pewno się zadzieje. Więc zobaczcie. O, zrobiłam sobie tutaj tym czarnym. Wy sobie mnie cały czas widzicie. Nie musicie pisać. Ja wiem, że jak jest twórczy proces, to sobie tworzymy i sobie twórzcie. Postaram się was na razie nie dopytywać o nic, żebyście nie czuli się w obowiązku, żeby pisać, więc spokojnie sobie twórzcie, malujcie i się zastanawiajcie. No dobra, słuchajcie, ja sobie pierwsze, co napiszę, to to, co wam mówiłam. Zaraz sobie wezmę jakiś kolor, chyba wezmę różowy i napiszę sobie, że jesteś dobra w tym, co robisz. Tak sobie napiszę. Cekiny, no fantastycznie. Jesteś dobra w tym, co robisz. O, tu sobie napiszę. Jesteś. Chyba sobie będę jednak te literki jeszcze czarną obramówką robiła, żeby mi się bardziej rzucały w oczy, wiecie? Czyli zaraz wam pokażę. Będzie różowy, ale sobie chyba cienkopisem objadę, żeby był po prostu taki ładniejszy. O, tu mam taki cienkopis. Zobaczcie, i sobie mogę właśnie zrobić taką obramówkę, żeby było bardziej wyraźne. O,
To są już takie rzeczy, słuchajcie, które sobie potem można dopracować. Ja wam tak teraz pokazuję po prostu, żebyście sobie zobaczyli, jakie tutaj techniki można po prostu zrobić, żeby to było fajne, widoczne, żeby to od razu widzieć. O, zobaczcie, widzicie? Od razu to lepiej jest widoczne. Jesteś dobra. Tym, co robisz. I sobie tutaj, słuchajcie, zapodam wykrzykniczek. O, i to jest moja pierwsza wzmacniająca myśl. No trochę, o, już jest. Jesteś dobra. O. Tak jest, dużo potrafisz, to też jest, tak jest, że czasem jak mamy, że właśnie nic nam nie wychodzi, mamy wrażenie, że jesteśmy po prostu do bani, no to fajnie sobie przypomnieć, że jednak całkiem dużo potrafimy. W tym, jak widzicie, zobaczcie, ja się tutaj wcale jakoś super nie staram, zresztą nie da się na kartonie tak zrobić, żeby to było super równe. Więc się tym też absolutnie nie przejmujcie. Nie przejmujcie się też tym, że ja tak robię szybko, bo ja już mam trochę wprawę, więc absolutnie się tym nie przejmujcie. Robimy sobie, słuchajcie, we własnym tempie. Mi po prostu zależy, żebyście jak najwięcej zobaczyli tutaj. O, widzicie? Ja sobie to pewnie potem jeszcze w środku mogę pomalować. Jak ktoś z was umie takie jakieś litery graffiti robić, to też można. To też można. Różne są takie. O, jesteś dobra w tym, co robisz. O, no i zobaczcie. Dobra, pomaluję sobie teraz tą drugą tutaj część na czarno, bo mi tak to zostało bez obramówki i tak to jakoś dziwnie wygląda. O, zobaczcie, tak już to wygląda. Jesteś dobra w tym, co robisz. Dasz radę. Tak, Aga, tutaj widzę, że dasz radę, że tutaj nam... Ciekawe, jaki kolor wezmę. Słuchajcie, zielony bym tak chciała, zielony. Tylko wiecie, trzeba wziąć pod uwagę, że na naszym kartonie nie zawsze wszystko wygląda... O, ale to jest fajny zielony. O, super zielony wygląda, patrzcie. Dasz, więc... Takie mazaki, słuchajcie, na karton są najlepsze te mazaki, takie widzicie, dwustronne, z jednej strony cienki, a z drugiej jest taki właśnie szeroki. Nimi się po prostu świetnie na kartonie pracuje, nawet jak się chce więcej pomalować, to po prostu się lepiej maluje. O, dasz radę, zobaczcie sobie, takie duże zrobiłam, dasz radę. I znowu sobie zrobię obramówkę. Albo dobra, na razie nie robię, żeby czasu nie tracić. Dasz radę. Dasz radę. Też można sobie malować, słuchajcie, w międzyczasie nasz uchwyt. Też można sobie malować. O, widzicie? Zobaczcie, jak to szybko idzie takimi fajnymi mazakami. O. Nasz uchwyt można sobie malować. I ja zaraz go sobie pomaluję. Teraz wezmę fioletowy. O. Bo zaraz przejdziemy do tej... Jak wy już sobie napisaliście, bo może jesteście szybsi ode mnie, może nie, to na tej stronie drugiej będziemy jeszcze sobie jakiś fajny wzór robić. Czyli mamy tutaj tak... Co tu jeszcze dodać? O, czerwony. Pamiętajcie, że zawsze karton trochę przekłamuje, więc te kolory nigdy nie będą takie super intensywne jak naprawdę. Ale nie szkodzi. Ważne, żeby się w jakiś sposób odznaczały. O, ja już takimi prostokącikami, widzicie, sobie maluję. To teraz z tej strony. To teraz z tej strony sobie zrobię niebieski. O. Zobaczcie, niebieski.
i sobie zrobię teraz taki jakiś, znowu odcień pomarańczowego chyba, tym razem. I chyba sobie zrobię tutaj też zielony, ale taki dużo jaśniejszy. Zobaczymy, czy w ogóle fajnie będzie widać go. No, tak sobie, ale jak mocno pomaluję, to być może. I najlepiej karton w ogóle malować właśnie mazakami. No i tak to wygląda. Mój uchwyt tak wygląda na razie. Czyli zobaczcie, jesteś dobra w tym, co robisz, dasz radę. Co ja jeszcze mówiłam? Uśmiechnij się, że chciałabym mieć uśmiechnij się. Dobra, to teraz zrobię fioletowym. Sobie też tu napiszę, o tu. Uśmiechnij się. O, pogrubię. Uśmiechnij się. O. Uśmiechnij się. Dobra. Dobrze, słuchajcie. I to jak zwykle możecie też sobie, tak jak ja tamte, właśnie wziąć w takie obwódki i się wcale nie musicie przejmować, że gdzieś coś wystaje albo jest nierówno, bo to właśnie o to chodzi, że to nie ma być równo. Nie ma być właśnie równo, bo nie jesteśmy wcale tacy doskonali i perfekcyjni i możemy właśnie popełnić jakiś błąd, może nam coś nie wyjść i to jest okej. I czasem właśnie mamy zły humor z takiego powodu, że chcemy być perfekcyjni, słuchajcie, a wcale tak nie musi być. Możemy po prostu nie być perfekcyjni. I mam tutaj teraz uśmiechnij się. I zobaczcie, to już tak. Przegnaj złość, mniej dobry humor, emotki mile widziane. Super, o, śmieszki można rysować. No jasne, że można. W ogóle wy tu możecie sobie dorysować też różne rzeczy. Jak najbardziej, jak najbardziej. To ma być ten środek, ma być wzmacniający, ma być tą bańką ochronną, która spowoduje, że właśnie jak taka sytuacja będzie w powietrzu, która może wywołać was zdenerwowanie, to wy sobie zrobicie to ćwiczenie z bańką, ale też jednocześnie weźmiecie tarczę tak namacalnie do ręki i będziecie mogli wzmocnić się, po prostu wzmocnić się. Wzmocnić się sami, czyli zobaczcie, jak chwytam tarczę, dam trochę do góry, się zastanawiam, co się stało, poczekajcie, bo ja zajrzę, co się stało, że ta lampa się wywróciła. Poczekajcie chwileczkę, tutaj wam podsunę to. Z tymi lodami, ktoś tu trafił dziesiątkę. Lody można narysować, ojej, na to bym nie wpadł, to zrobiło się smacznie. O, tak, to pewnie coś tu jeszcze, no właśnie, ale mówiliście, że można emotki... Jakie lubię lody, a mam robić to, jak zacznę wymieniać to, ale mogę. Lubię na pewno mango, lubię też... Ostatnio jadłem lody z pestkami dyni, były bardzo dobre. I lubię orzech z masłem orzechowym. No i teraz zobaczcie, mamy tą stronę zewnętrzną. I teraz możemy tą stronę zewnętrzną sobie przyozdobić. Słuchajcie, i teraz zaraz musi się zrobić ostrość. Tak, mój warsztat, tutaj sobie ruszam. Teraz to się będzie trochę kiepsko malowało, ale nie szkodzi. Jak mamy karton, to ten karton jest dość twardy. No i co tu można zrobić? Można, słuchajcie, robić różne rzeczy. Bo sobie tu możemy narysować tęczę. Możemy sobie tutaj narysować serduszka, możemy sobie tutaj narysować kwiatuszki, co tylko chcecie. Możecie sobie tutaj namalować. Tak naprawdę to jest wasza tarcza i tak jak ona będzie wyglądała i co ona tu będzie miała, to tylko zależy od was. Może być w paski, może być w jakieś wzory, może mieć szlaczki na przykład. Wszystko zależy od was. Może być taka, że jak ktoś ją zobaczy, jak ją weźmiecie,
no to już w ogóle nie będzie chciał was po prostu zdenerwować. Bo na przykład wprawi go ta tarcza w dobry humor. Tak, taki też może być zamysł tej tarczy, prawda? Więc chodzi właśnie o to, żeby ta tarcza nie była nudna z tej strony, żeby ona właśnie była jakaś fajna. Ja postanowiłam, że ta moja tarcza będzie w paski. W paski różnokolorowe, takiej grubości mniej więcej, bo to jestem w stanie dość szybko zrobić. Ale jeśli wy macie ochotę na jakieś inne wzorki, no to jak najbardziej to róbcie, a potem wrzucicie na Padlet, bo już się pojawiła na naszym Padlecie kolejna kolumna, ale spokojnie, mamy jeszcze czas, na maj, właśnie na naszą tarczę ochronną. Niestety nie wykorzystuję, słuchajcie, żółtego koloru, dlatego że na tekturze ten żółty nie będzie wyglądał fajnie, dlatego postanowiłam, że nie będę żółtego robić, bo jest po prostu niewidoczny i szkoda mojej energii, żeby malować. O, wracając do lodów, to ja lubię, słuchajcie, smak również mango, ale też orzechy laskowe bardzo lubię. Lubię też słony karmel i tiramisu. No i wiecie co lubię? Sorbet czerwona porzeczka, czarna porzeczka. Uwielbiam, bo on jest taki kwaskowaty. Kocham ten smak lodów, naprawdę. Bo mango są z reguły słodkie, a właśnie sorbet czarna porzeczka jest tak kwaskowaty, że zawsze sobie specjalnie biorę jeszcze z jakąś czekoladą albo z czymś. I to jest takie pyszne, mówię wam. O, zobaczcie, moja tarcza taka będzie kolorowa, prawie jak ogon gucia. No to takie fajne w nawiązaniu do naszego bohatera. I zobaczcie, jak szybko się mi też tymi mazakami też rysuje. Więc bardzo lubię też te mazaki, ale też podejrzewam, że farbami by się też fajnie malowało. Też lubię malować farbami, ale akurat tak, sorbety są przepyszne, też tak uważam. I są też no, zdrowsze, nie da się tego ukryć. I wiecie co, jak ja tak robię zawsze z wami te różne rzeczy, to jest takie relaksujące, nie wiem jak dla was, ale po prostu super. Mam trochę nagromadzonych tych naszych wspólnych prac, więc jak też jesteście ciekawi, a na przykład pierwszy raz tu jesteście, to zawsze możecie zerknąć na YouTube'a, bo tam wszystko jest. Wszystkie są nagrania poprzednie i różne rzeczy, które robiliśmy z panem Krzysztofem, więc myślę, że warto. Ja już mam dół zrobiony trochę, o, ale idę dalej. A bardziej słodkie czy kwaśne? Nie, ja wolę sorbety. Ja wolę sorbety kwaśne, ale nie lubię cytrynowych akurat. Ale ta czarna porzeczka jest kwaskowata i ja ją bardzo lubię. Mówię wam. A wiecie, co ja sobie postanowiłam teraz jeszcze zrobić? Że tu u góry tarczy, tak teraz mi to przyszło do głowy, zrobię sobie kwiatki. O, zobaczcie. Tu u góry, ale może też serduszka. Tu u góry, zobaczcie, będę rysowała kwiatki i to będą różnego koloru kwiatki. Ten będzie niebieski. O, obok będzie różowy. I tak kilka kwiatków. Ale może mogą też być serduszka, ale mogą też być na przykład no jakieś kropki tylko. O. Maluję tutaj takie płatki.
I coś mi się wydaje, że nam się już czas kończy, a ja dalej do was gadam. Więc możemy się umówić tak, że kończymy to sobie już, słuchajcie, w naszym zaciszu domowym i umawiamy się, że wrzucimy, słuchajcie, na Padlet. Co wy na to? Co wy na to? Bo ja się tak oczywiście... Tak wygląda moja tarcza jeszcze niedokończona. Tu będą kwiatki, tu będzie tam jeszcze paski, różne kolory. No szybko, nie? Mi się też tak właśnie wydaje, że to tak szybko leci. Tu będę miała napisy, że jak będę trzymać, to będę to widzieć. I tu będzie moja tarcza właśnie. Możecie jeszcze dać tutaj tytuł. Pamiętacie? Proponowaliście. Super mocna tarcza, coś mówiliście, albo tarcza supermocy, więc możecie jeszcze tutaj jakiś tytuł. Więc jak chcecie. Ja czekam z Krzysztofem na wasze po prostu w takim razie tarcze na naszym padlecie. Krzysztof, wrzuciłeś może link do padleta? Jeszcze nie, właśnie już go tutaj gdzieś... Tak, tego jeszcze nie. Muszę sobie odsunąć siebie. O. O, odsunę siebie, podniosę trochę kamerę, o tak. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Taka będzie, zrobię kolorową, a tutaj jest taka. Mam nadzieję, że wasze też są takie. I ta, zobaczcie, jaka mocna, jak się trzyma. I zróbcie, możecie dodać po prostu z tej strony i zróbcie z tej strony. Tak? Dobra, ja teraz sobie wymyśliłam, że ja bym chciała... Możesz mi jeszcze sobie napisać, że możesz mieć gorszy dzień. I tyle. Możesz mieć gorszy dzień. Tak, tak, a... Patryk. Właśnie szukam padleta. Krzysiu, jak masz ten, to ja mogę dać, bo ja mam chyba uruchomioną prezentację naszą na drugiej przeglądarce i mogę wrzucić, wiesz? Już mam nawet, jeśli to nie problem. Ja się zgubiłem teraz. Więc już daję, słuchajcie. Wrzucam, słuchajcie, padlet, zapiszcie sobie, żeby potem nie szukać. I czekam na wasze, ja też wrzucę, zaraz skończę robić moją tarczę i też wrzucę. Wrzucę, może być, tarcza dobrego humoru. Tarcza polepszacza humoru, też tak może być. Poprawiacza humoru, nie? Też tak może być. Także bardzo serdecznie wam dziękujemy. Przeciągnęłam trochę, przepraszam, ale mi się chyba coś w głowie pomyliło z czasem. Ale tak było wszystkim przyjemnie i nie protestował. Także dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Dobre rozmowy i lody, i tarcze, i oddychanie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeszcze przed nami jedno spotkanie w tym roku szkolnym. Ono odbędzie się 21 czerwca, to już przed wakacjami. I mamy taki plan, że będziemy się nieźle nudzić. Mhm. Więc jak chcecie się ponudzić, to przyjdźcie i nas odwieźcie. Odwiedźcie znaczy, nie odwieźcie, odwiedźcie. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.